Yo, z tej strony Szczuri, zapraszam na kolejny odcinek z Lineage 2. Ostatnio sporo się dzieje, aczkolwiek są to takie mozolne rzeczy. Wbiłem niedawno 86 level, także czas było rozpocząć questa na zmianę profesji, na trójeczkę naszą piękną. Aczkolwiek zmiana tej profesji to nie jest jakiś tam pikuś. Jest do zrobienia dużo rzeczy, począwszy od drugiego poziomu jakiegoś aliansu. W moim przypadku alians z Warką, czyli biłem moby na Ketrze. Później był jakiś quest na kryształ w Hot Springs, co tutaj też było dużo pracy. Do tego to, co teraz wam pokazuję, to jest woła i zabicie 700 mobów, po których wyskakuje monster questowy i go muszę ubić samodzielnie. To wszystko na filmiku. Do tego wpadają jeszcze akcje z tabletami. Tablety są rozsiane po różnych lokalizacjach, oczywiście 70+. Bez pomocy kolegów moim ekiem byłoby to niemożliwe, żebym zrobił samodzielnie tego questa. Także jestem bardzo zadowolony i wdzięczny, że tak szybko to poszło. Oni już te questy robili, bardzo dobrze znają Lineage'a, dokładnie wiedzieli, co po kolei trzeba robić, jak najlepiej to robić, jak to zrobić optymalnie. Także w sumie zrobiliśmy Hot Springs jednego dnia, bo te questy, które ja robiłem jakby naraz, można było sobie podzielić, bo na wcześniejszych poziomach można było je brać. Ja oczywiście to przespałem, tylko robiłem level do 76 i w sumie się nie zastanawiałem, co ja muszę zrobić na tą trzecią profesję. Ale Hot Springs zrobiliśmy kilka dni wcześniej. W niedzielę piękną zebraliśmy się i od godziny chyba, nie wiem, 13 do 20, 19, 20 zrobiliśmy pozostałe rzeczy. Także jestem zadowolony. Oprócz tego jestem w trakcie robienia questa na subklasę. To też jest jakby robota do dupy, bo trzeba biegać po tych wszystkich tojkach, nie tojkach, kampić na te airbagi. Jak widzicie, klan nie ma już sojuszu, także tutaj też jest trochę trudniej, żeby kampić te moby. Airbagi ustawione są w takich dosyć dalekich, że tak powiem, lokalizacjach, czyli na tojkach, na różnych piętrach, 8, tam 5 i 3. Mam już zrobione piętro trzecie, teraz kampię na piętrze 8. Podstawiłem swoją Nezuko na to 8 piętro, ona robi za kamerkę i windę. Jak tylko zobaczę gdzieś na czacie, że airbag jest on, także będę szybko się mobilizował i to ogarniał. Jedyne, co muszę zrobić, to po prostu pojawić się w momencie, kiedy ktoś, jakieś party zabija airbaga, tam wyskakuje skrzyneczka i później muszę zagadać z tą skrzyneczką i tyle. No ale to trzeba swoje wyczekać. Po zrobieniu trzeciej profy nie zostało nic jak wbić 78 level. Tam jest pewien buffek, tak zwany game changer. Każda klasa na 78 poziomie ma taki skill. Oczywiście EEK też, to jest POW, tak, zwiększa tam turbo statystyki ofensywne, magiczne, chyba casting speed, EMA, tak. Także do tego dążę i to jest mój priorytet w najbliższym czasie. Jeśli ktoś z was by chciał, żebym pokazał dokładnie, jak zrobić, co trzeba zrobić, żeby trzecią profkę wbić. Większość questów jest taka sama, później się zmieniają trochę jakby miejsca tych tabletów, dla każdej profesji mogą być trochę inne. To napiszcie w komentarzu, lajkujcie, jeśli będzie bardzo duże zainteresowanie, to oczywiście przy subklasie. Jak już wbiję 76 poziom, to nagram taki bardziej szczegółowy filmik z opisem, ze wszystkim, także żeby było łatwiej. Jeśli podobają się moje filmiki, zachęcam do dania łapy w górę i subskrybowania mojego kanału. To tyle na razie. Hej!
Let's see.
Wysiacha, wahanie!